Cześć, kanał 365 dni o piłce. Jesteśmy po meczu Legia Warszawa Termalika Bruk Betniciecza. To słynne starcie, które było przekładane z rozgrywek jesiennych, w którym to Legia miała zapunktować. Warszawski zespół wygrywa swój czwarty mecz ligowy z rzędu. To jest wyjątkowa seria, no bo przecież na jesień taka seria meczów się nie przytrafiła, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że Legia Cię grała bardzo dobrze, przede wszystkim pragmatycznie, wykorzystała wszystkie swoje sytuacje i jest to zespół, który chcieliśmy od początku oglądać. Tabela po spotkaniu wygląda następująco. Legia umacnia swoje miejsce w środku ligowej stawki, 11 pozycja, natomiast gorzej wygląda to w przypadku gości, którzy wciąż są czerwoną latarnią tej ligi. Pierwsza połowa meczu doskonała w wykonaniu gospodarzy, no bo każdą sytuację wykorzystywali. Zaczęło się od bramki w wykonaniu Josue. Piłka zbita, zgrana z pola karnego do piłki do Bada. Portugalczyk uderza nie do obrony. Uważam, że w tej akcji przede wszystkim dobre zagranie z prawej strony Johanssona, który dograł piłkę właśnie z prawego skrzydła. Piłka zgrana pod pole karne, do niej dopadła Portugalczyk i nie do obrony uderza na bramkę Putivcewa, który kilkukrotnie wcześniej popisał się naprawdę dobrymi interwencjami. Natomiast ten strzał, no już tutaj uważam, był bardzo trudny do obrony. Kilka minut później gol na 2-0, który już ustawił mecz w wykonaniu Pekharta. Napastnik w końcu się odblokowuje i król strzelców przecież aktualny w końcu wpisuje się na listę strzelców. Podanie od Pawła Wszołka, ale w tej akcji trzeba pochwalić Bartosza Sliża, który do swojej gamy rozegrania, oprócz podań otwierających czy odbiorów piłki, takiej kontroli przestrzeni boiska, dokłada zagrania na kilkadziesiąt metrów płasko, podania otwierające, co było w tej akcji kluczowe. Potem piłka od Pawła Wszołka, dogranie do Pekharta i wynik 2-0. Trochę szczęścia przy tym golu. Uważam, że Czech miał dość trudną sytuację, natomiast uderzył nad interweniującym bramkarzem. A jeszcze w tej pierwszej połowie na 3-0 podwyższa Wieteska, piłkarz powołany przez Czesława Michniewicza do tej kadry. Jeden z czterech ekstraklasowiczów, który znajdzie się w gronie powołanych biało-czerwonych na te zmagania ze Szkocją, a później ten finał baraży z Czechami bądź ze Szwecją. Uderza po kapitalnym zagraniu Josue, piłkarza, który zdobył bramkę i zanotował asystę. Bezsprzecznie piłkarza meczu. Druga połowa już była spokojniejsza. Wiadomo było, że Legia już wynik ma ustawiony i będzie chciała gdzieś tam ten mecz spokojnie dokończyć. Trener wprowadził kilku zawodników rezerwowych w tym meczu, między innymi Patryk Sokołowski, który trzeba powiedzieć stracił miejsce w podstawowym składzie. Natomiast bramkę zdobył kolejną Pekhart po odebraniu piłki w środku pola. Błąd koszmarny bramkarza, który już no, trzy piłki wpuścił, więc gdzieś tam ten mental naprawdę był na niskim poziomie. Pekhart wykończył akcję bezbłędnie, a ustalił wynik meczu piłkarz gości. Putivcew, który wpisał się na listę strzelców, honorowe trafienie, ale jakże efektowne z rzutu wolnego. Mocny strzał huknął na bramkę Miszty nie do obrony i wynik na tablicach 4-1. Mecz, w którym widzieliśmy zdecydowanie różnicę klas obu zespołów. Legia na naprawdę dobrej fali i prawdopodobnie zespół WUKO skończy sezon gdzieś tam w środku stawki. Bardzo możliwe, że zanotuje kolejne zwycięstwa z rzędu. A jeżeli chodzi o Puchar Polski, czyli tą jedyną drogę do europejskich pucharów, no to zobaczymy, bo pamiętamy, że przed nimi mecz z Rakowem, czyli drużyną, która no będzie pewnie w tym starciu faworytem i która tak dobrze radzi sobie w lidze. Przypomnijmy, aktualny lider. Dzięki, to by było na tyle. Legia Warszawa 4, Termalika 1. Zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania, a także do śledzenia innych moich podcastów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.